Cześć! Z tej strony Piotrko, to jest kolejny odcinek z gry Forza Horizon 4. Głównym tematem odcinka będzie kupno domu nad jeziorem. Nad jeziorem Derwentwater. I oczywiście później, oczywiście jak się domyślać, w tytule od tego odcinka jest napisane, czy kupno domu nad jeziorem jest ostatnim odcinkiem. Więc zaraz, gdzie ja jadę? Okej. W sumie, dlaczego ja jestem tutaj przy zamku? Ile? Gdzie on jest? No właśnie, przy trochę dalej od zamku Bamburg. Skoro on kosztuje 10 milionów i gdy go zakupię, dostanę 10 super losowań. A domek nad jeziorem to tylko premia do podwojenia punktów Forzatun. Więc, no właśnie, dlaczego? To później wam powiem. W sumie, w międzyczasie, bo i tak jest teraz drift. Okej. No, drifted jest to mój najlepszy i nieźle powiedziane. Drifty to nie jest moja najlepsza zabawa. No nie. W sumie. Ostatnio robiłem driftowanie. Ale to już mniejsza z tym. Okej. Więc dlaczego w tytule odcinka jest napisane takie właśnie pytanie dziwne? Otóż zamierzam zawiesić tę serię. Znaczy serię oczywiście z Forza Horizon 4. Jeśli mówiąc, to no oczywiście jak pamiętam, jak widzieliście, już 35 odcinków nagrałem, więc a poza tym to gra Forze już 2 lata i miesiąc, więc to jest, uważam, że to jest nawet długo. I w sumie już mi, no po prostu mi się znudziła. A w tym roku jeszcze powinna wyjść następna. Następna odsłona, czyli Forza Horizon 4. Ale to już jeszcze z tym nic nie wiadomo. Tylko na razie. No super. Jechał samochód. Oczywiście tak. Zamierzam zawiesić. To jest już podjęta decyzja. Ale co zamiast tej Forzy nagrywać? No cóż, to możecie się spodziewać więcej innej jakiejś gry. Na pewno gry, ale jeszcze nie jestem pewien jakiej. Bo mam kilka gier na swoim komputerze. No oczywiście na konsoli też, ale gram w gry, które nie wolę z nich nagrywać. Na przykład z jak? A na przykład na pewno w przeszłości, nie wiem, który to był rok, ale kilka miesięcy temu grałem w Battlefielda 5, jak ktoś z was kojarzy. To jest historyczna gra opowiadająca o II wojnie światowej. Ale oczywiście, no jak wiadomo, klasyfikacja wiekowa odpowiada od 16 lat. Ja oczywiście
też muszę grać. Mogę jeśli oczywiście jeśli ktoś w ogóle zrozumie z takich gier, tak się dzieje jak. Ale tak, podjęłam taką decyzję, że będę się trzymać tych klasyfikacji wiekowych. No jeśli oczywiście ktoś z was kojarzy, to to jest klasyfikacja wiekowa, a ja się nie mówiąc w skrócie PEGI, na przykład PEGI 3, PEGI 7, 12, no i tak dalej. Oczywiście są gry, które oczywiście mogę z nich nagrywać. Na przykład takimi grami, które jeszcze ich nie wykluczyłem, to jest na pewno Farming. No, gry serii Farming Simulator, New Farming 2018. Oczywiście, jeśli chodzi o Minecrafta, to nie jestem tego pewien. No, oczywiście, wiadomo, na moim profilu na Facebooku poście pod postem napisaliście w komentarzach propozycje. Czyli między innymi pojawił się Minecraft, Counter-Strike, oczywiście w skrócie CSGO, ale oczywiście z niego nie będę nagrywać. Dlaczego? No możecie się zdziwić, ale klasyfikacja wiekowa odpowiada wyraźnie od 18 lat, więc raczej nie. A co z takim na przykład The Hunter Call of the Wild? A na przykład to, że też wykluczyłem. A dlaczego? W sumie tam są bronie, ale tam trzeba tylko po prostu jest polowanie na zwierzęta. A to dlatego, że po prostu to nie chodzi o to, czy zwierzęta, czy ludzie, czy polowanie, czy strzelanie do kogoś, tylko po prostu bronie. Po prostu bronie. No klasyfikacja wiekowa temu odpowiada, więc chwila, gdzie ja pojechałem. Za daleko. Więc tak. Turn around when it is safe to do so. A w sumie właśnie, powracając do Forzy, to dlaczego postanowiłem sobie sieć? Bo już mówiłem, ale to jeszcze druga teoria jest taka, znaczy kwestia, że druga kwestia to jest taka, że oczywiście w przyszłości będę nagrywać, ale dlaczego na razie chcę zawiesić tymczasowo, bo tymczasowo, a nie na zawsze. Dlatego, że przygotowuję się do świątecznej płyty pod tytułem Kolędy Polskie, która premiera będzie miała 25 grudnia 2020 roku, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Okej, więc jesteśmy już na rozdziale, bo jest. Okej, domek nad jeziorem. W sumie, dlaczego? To jest trochę dziwne, bo oczywiście domek nad jeziorem kosztuje 5 milionów. Na spot. You can sit in the front room and watch the quiet, calm waters. That is assuming I don't have to help a stranded driver in the middle of the lake again. No i właśnie. Czy to jest rozsądna decyzja kupować ten domek nad jeziorem, skoro mogę uzbierać 10 milionów, nawet 15, żeby kupić zamek w Edynburgu? A właśnie, że nie. Dlaczego? Bo jak widzicie, ten domek nad jeziorem kosztuje 5 milionów kredytów. No, akurat ich uzbierałem. Ale co za to dostaję? To właśnie, super losowanie 5. No i oczywiście podwojenie punktów po rozsądku. I'm pretty jealous of that view. You leave the paperwork to me anyway. Congratulations.
Dlatego więc to nie jest ostatni odcinek, tylko to jest po prostu zawieszenie serii. Tymczasowo, oczywiście. A jeśli chodzi o mój mikrofon, to... No, przepraszam was, że w tamtych odcinkach nie było słychać mojego głosu, ponieważ dopiero co naprawiłem mikrofon. Oczywiście w marcu mogliście już słyszeć mój mikrofon, ale to dlatego, że tamte odcinki nagrywałem w grudniu, a ten w styczniu, skoro ukazał się dopiero w kwietniu. Więc tak trochę, tak dziwnie to trochę zaplanowałem, ale niestety to już jest... Już tego się nie da odwrócić. Tak potocznie mówiąc. Okej. Więc gdzie jest tutaj? Bo właśnie jeszcze mam dla was taką... Możecie zobaczyć taką dziwną rzecz, lecz fascynującą. Okej. Więc gdzie jest tak? Nakrycia głowy. No i proszę bardzo. Ciemna korona. Oczywiście tak. W sumie? Wiecie, no. Nagrywanie to jest trochę... No nie jest to nudząca rzecz, tylko po prostu jest to... Dla mnie jest szczególnie trudna. Ponieważ tak, mój mikrofon, czasami możecie słyszeć, że mój mikrofon szumi, ale to nie jest tak, że ciągle szumi. Czasami tylko. Tak przynajmniej jak teraz nagrywam, to oczywiście nie słyszę szumu, ale... Później, jak przy obróbce, to będę słyszeć, więc to jest naprawdę okej. Więc kupiłem ten domek i teraz właśnie, co za to dostałem? 5 super losowanych, więc idziemy. O, w sumie... Goń home, niebieski kask i biały kapelusz Convoys. Okej. Drugie sprolusowanie. Trochę słabo. No, okej, może być marsz weselny. Czemu nie? Okej. Trąbki trąbkami, ale co? Serio? Cwał Walkiri, kwieścista koszula i 20 ty... Nie rozumiem tego, ale okej. W sumie... Co dalej? Skoro to jest zawieszenie tej serii, tak już podjąłem decyzję, to co będzie w zamian, czyli w poniedziałki i w piątki co będzie się pojawiać? Otóż... Właśnie mam na myśli jedną grę, tylko właśnie nie wiem, czy wam to w ogóle się spodoba. Sens nagrywania jakiejś serii z tej nowej gry to nie będzie. Tylko po prostu nagram pewne takie, jakby nazwać to challenge, czy coś takiego. W sumie sami to zobaczycie. Jak
będę nagrywać. Jak zacznę nagrywać, oczywiście. Okej. Czy coś jest? Czy to jest? W tym odcinku będzie chyba już wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!